Jeżeli chodzi o leki klasyczne, iniekcyjne, które mamy na rynku już od prawie 30 lat, myślę, że powoli pomimo swoich znakomitych wyników, swojego dobrego profilu bezpieczeństwa będą wypierane przez leki nowocześniejsze. Trzeba jednocześnie pamiętać, że leki klasyczne pierwszej linii, pomimo że są mniej skuteczne, są lekami bezpiecznymi, poznanymi. My wiemy, jakie one po wielu, wielu latach leczenia będą powodować zmiany u człowieka. Są przewidywalnymi lekami. Leki nowych terapii są wysoce skuteczne, natomiast ich profil bezpieczeństwa jest troszeczkę inny. Te leki jednak niosą ze sobą poważniejsze działania uboczne. My jednak mamy je krótko na rynku i trudno powiedzieć, co będzie się działo po 10 latach stosowania leków silnie immunologicznie działających. No niemniej jednak, jeżeli miałabym do wyboru podjąć decyzję w imieniu pacjenta bardzo aktywnie, wysoce aktywnie chorującego, to namówiłabym go na leki o wyższej skuteczności, nawet biorąc pod uwagę pewien profil bezpieczeństwa, który mógł być dla pacjenta mniej dopuszczalny, tak? Ale jeżeli pacjentów zapytamy, na co chcieliby się zdecydować, na to, że będą w dobrostanie, mam na myśli klinicznym, fizycznym, zawodowym, z możliwością narażenia się na jakieś działania uboczne, o których absolutnie pacjentowi trzeba powiedzieć, to jestem przekonana, że zdecydowana większość pacjentów powie tak, ja wolę ten lek za cenę tego, że będę aktywna życiowo, zawodowo.